Czas zimowy to czas świąteczny i wesoły. Brzmią kolędy w domach, uginają się stoły od potraw smakowitych. A spod choinki wesoło kolorowe prezenty cieszą wszystkich wokoło. I właśnie w ten czas zimowy znowu jestem z wami, tak jak obiecałam. Sercem i piórem nową bajkę wam napisałam. Bajka ta rozpoczyna się w zimowych górach śniegowych, pełnych śnieżnego puchu i sopli lodowych. Na środku tej mroźnej krainy stoi zamek biały, śnieżnymi gwiazdkami srebrnymi obsypany cały. A w zamku tym od wieków paru mieszka biała pani w płatkach śniegu. I cały dzień od rana, czy chce, czy nie chce, jest ciągle w biegu. Bo cały świat nastraja zimowo. Bo jak już dzieci wiecie, to jest królowa śniegu. Z sercem najzimniejszym na całym świecie. Gdzie nie spojrzę, tam biało i nie jest mi wesoło, bo ta biel mnie już nudzi i nie chcę jej w święta wcale. Wiem, że jestem królową śniegu, ale przecież na całym świecie święta są kolorowe. Złote łańcuchy, czerwone światełka i bombki turkusowe. A ja, gdy jakiś kolor dotnę, w biały się obraca, bo w moim królestwie zawsze zimowa biel powraca. Królowa śniegu ze złości i smutku zimnem powiała i nawet na swoich pomocników wcale nie spojrzała, bo razem z nią w śniegowym królestwie mieszkali bałwanek i dwie śnieżynki. To oni czas królowej umilali. Lecz nagle, jakby sobie o nich przypomniała, podeszła do nich i tak im rozkazała. Chcę, by w tym roku na święta w moim zamku było trochę kolorów. Co mam zrobić, śnieżynki? Co mam zrobić, bałwanku? Ja nie wiem, królowo, ale też nie chcę tej bieli. Chcę, ażebyśmy kolorową choinkę mieli. Spójrzcie na nią, dzieci, jaka jest zielona i smutna. A powinna być przecież tak jak wszędzie, pięknie przystrojona. Ja nic nie wymyśliłam, ale bałwanek to mądra głowa. Pod swym złotym kapeluszem mnóstwo świetnych pomysłów chowa. Moja droga królowo i wy, śnieżynki kochane, pomysł mam doskonały i wiem, jak sprawić, by kolorowe święta do nas zawitały. Powiedziała mi wróżka, u której, jak wiecie, często bywam i od której wiedzę magiczną, tajemną zdobywam, żeby wybrać się dookoła świata całego i odwiedzić krainę, nawet tą najmniejszą. Po co, mój drogi bałwanku, muszę tam pojechać? Po co w święta innych ludzi mam odwiedzać? Czy jeśli tam pojadę i ich kulturę poznam, to w sercu mym troszeczkę ciepła doznam? Tak, tak, królowo, bo magia świąt to rzecz niepojęta. Radują się ludzie, gadają wszystkie zwierzęta. Świat w ten czas jest ciepły, bez względu na miejsce i pogodę. Wtedy nawet skłóceni ludzie podają sobie ręce na zgodę. I choć święta w różnych stronach świata inaczej się obchodzi, to w każdym z nich radość, miłość i nadzieja się rodzi. Wy, śnieżynki, tu zostańcie i pilnujcie zamku tego, żeby nie stało się tu nikomu nic złego. A my, królowo, w podróż wybrać się musimy, bo tak tu stojąc nic więcej nie zrobimy. Resztę po drodze opowiem tobie. Już na nas czekają, już magię prędko robię. No i wyruszyli w niezwykłą podróż i bardzo długą drogę. Co bałwanek powiedział królowej, przekazać wam, dzieci, mogę, więc powiem wam bez żadnej tajemnicy.
że tam, gdzie dotrą, dostaną podarunki z każdej okolicy, w której mieszkańcy do świąt się szykują i na swój własny sposób je przygotowują. Z każdego miejsca przedmiot świąteczny przywiozą, który na swoją choinkę w lodowym zamku założą. A te przedmioty to są magiczne. Nie boją się zimy i chłodu i już nie zamieni ich królowa w wielki sopel lodu. Skąd są i jakie, zaraz się dowiecie. Bo już królowa z bałwankiem jest w szerokim świecie. Przybyli do Rosji, kraju dalekiego i zimą bardzo zimnego. A tam, popatrzcie, Wiera z Wasylem zaprosili królową i bałwanka do domku swego. Spójrz, Wasylu, mężu mój drogi, zobacz, kto zawitał w nasze skromne progi. Witam cię, droga pani, i ciebie, bałwanku, w naszej skromnej chacie. Zachodźcie do środka, dostaniecie po herbacie. U nas zima sroga, ale nigdy się nie przejmuje i każdy Rosjanin kolorowe święta szykuje. Popatrzcie, jak pięknie pomowla bombki moja Wiera i jak cudowne złote i czerwone brokaty do nich dobiera. Żbaby świąteczne popiekla, lukrem je polała, domek przystroiła i podwórko posprzątała. Wiem, kochani, od wróżki po co przybywacie i jaki problem w swych sercach skrywacie. Jesteśmy bardzo zdziwieni, że u was tak kolorowo. Jak obchodzicie święta? Powiedzcie królowej choć słowo. Tak, to piękna kraina. Te barwy mnie zachwycają. Już teraz czuję, jak one serce moje ogrzewają. Bo u nas święta jest tak bardzo bajkowo i wszędzie jest tak cieplo i tak bardzo domowo. W każdym domu jest wielka choinka z bombkami, pod którą Dziadek Mróz ze Śnieżynką kładzie worek z prezentami. A gdy pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci, w cerkwiach rosyjskie kolędy śpiewają dorośli i dzieci. Zwyczajem też jest u nas robienie kuligów z pochodniami. Małe saneczki ciągną cztery konie z wielkimi saniami. A na wieczór tańce, hulajce i wielka zabawa! Hej! Na rozgrzewkę zupka faramuszka. Niam, pyszna potrawa. Jeszcze jedno powiedzieć wam muszę, bo nie wiem, czy wiecie, że nasza Wigilia jest po Nowym Roku, inaczej niż na całym świecie. Piękną tą Rosję macie, piękna tradycja wasza. Teraz wiem, że wszelkie kłopoty i niezgody ona odstrasza. Jestem wzruszona bardzo i miło mi tu siedzieć z wami. Cieszę się, że tak chętnie dzielicie się tymi opowieściami. Wasylu i Wiero, dziękujemy wam za gościnę. A my, królowo, ruszajmy, bo na kolejną godzinę umówieni jesteśmy w chińskiej krainie. Byś posłuchała, jak u nich czas świąteczny płynie. Poczekajcie, poczekajcie! Jeszcze podarunek dla was mamy. Kilka naszych bombek w prezencie wam damy. Gdy tą bombkę królowo na świerku z srebrnym powiesisz,
całą twoją srebrną krainę tysiącami barw rozświetlisz. I tak, moi kochani, królowa piękny prezent otrzymała, ucieszyła się szczerze i w magiczny sposób do swojego zamku go przesłała. A bałwanek znowu swój magiczny czar roztoczył i w niezwykły sposób do Chin z królową wkroczył. A tam, moi mili, kraj rozświetlony lampionami cały. Zobaczcie sami, co na ten temat powiedzą Chińczycy mali. Witamy was, drodzy goście, z dalekich stron. Jaka przyczyna zmusiła cię, królowo, byś opuściła swój tron? Szukam ciepła świątecznego, bo zimna jest moja kraina, a pragnę, by w moim zamku znalazła się choć jego odrobina. Pingpongcia! Dostaniesz od nas na pewno świetlisty upominek, ale posłuchaj najpierw, jak w mym kraju egzotycznym obchodzi się święta, w państwie bardzo licznym. Oj, pamiętam, jak byłem tutaj bardzo dawno temu i przyglądałem się z zachwytem małemu dziecku chińskiemu, które statusiem swój pokój świetlistymi lampionami stroiło. Tych lampionów od tego czasu bardzo dużo przybyło. I teraz w całych Chinach jest ich masa cała, bo w święta tak cieszy się każda rodzinka mała. Zobaczcie, kochani, jak milionami światełek nasz domek jest przystrojony. On w ten magiczny czas jest przepięknie ozdobiony. Popatrz, królowo, moja żona też jest pięknie ubrana. Strójki bao, suknia ta z miękkiego jedwabiu jest utkana. Przepasana jest szeroką, błyszczącą i złotą szarfą, zakończoną z tyłu cudną, ogromną kokardą. A spójrzcie, dzieci, co ja we włosach mam pięknego? To chiński kwiat, symbol szczęścia świątecznego. Mojego koka spinają dwie pałeczki bambusowe. Cienkie i długie, na końcach których są koraliki kolorowe. Ten strój i te lampiony to na cześć starca bożonarodzeniowego, który w Wigilię, dnia bardzo wyjątkowego, rozdaje ciastka ryżowe i słodycze, najróżniejsze. Małe, polane czekoladą i różowym lukrem całe. Proszę, spróbujcie po jednym takim świątecznym ciasteczku. A w swoich sercach na pewno poczujecie ciepło. Siandaku. Przepyszne te ciasteczka w różowej polewie. Tak słodkie i mięciutkie, jak gwiazdki na bajkowym niebie. I już w królowej chłodnym sercu cieplutkie iskry mrugają. Wiem, że to te chińskie smakołyki taki czar roztaczają. Ale to jeszcze nie koniec odwiedzin w krainie rozmaitości. Bo jeszcze Saima i Timo mają prezent dla swych gości. Popatrzcie, dzieci. Co dostali magicznego? Dla tej chińskiej krainy coś bardzo szczególnego. Xin Kun Pan, w naszym języku jest to pożegnanie, ale my mamy jeszcze jedno od wróżki zadanie. Chcemy wam teraz podarować magiczne światełka szczerze. I gdy na waszej choince zabłysną, bardzo w to wierzę, nie zmienią się w biel i będą świecić przez święta całe. Milionami kolorów błyszczeć i nie zgasną wcale.
Królowa od chińskiej pary prezent przyjęła zachwycona, wierząc, że jej choinka będzie pięknie ozdobiona. Bałwanek znowu swojego czaru użył sprytnie i tylko w znany mu sposób przeniósł siebie i królową magicznie. Zjawili się na afrykańskim kontynencie słonecznym, gdzie przy dźwiękach bębnów, w rytmie troszkę walecznym, Zola i Simba tańczą taniec pełen radości, oczekując przybycia swoich niezwykłych gości. Uff, jak to gorąco! Pełno słońca, cienia nie znajdę żadnego. Ale dobrze, bo jestem z krainy bajkowej i użyłem czaru magicznego, żeby nie roztopić się wcale. Wow, cóż to jest za taniec, jak oni tańczą, tak odmiennie. To na pewno na nasze powitanie przygotowali się tak sumiennie. Jestem Zola. Witam królową i ciebie też, bałwanku. Że przybędziecie, dowiedzieliśmy się dziś o poranku. Ale zanim wam magiczną rzecz damy o świętach w Afryce, ciekawie wam poopowiadamy. Dziwnie tu u was. Ani śniegu nie ma, ani zimna. Jakaż ta wasza kraina jest od mojej inna. No jasne, królowo. My śniegu nie znamy w ogóle, ale do świąt Bożego Narodzenia przygotowujemy się czule. I w każdej afrykańskiej wiosce, w każdym domku słomianym, zwyczajem od misjonarzy, niedawno poznanym, do wieczerzy wigilijnej wszyscy się szykujemy. Siadamy przy stole i z jednej miski świąteczną potrawę smakujemy. A jeszcze przed tą nocą moi goście z kraju śnieżnego ubieramy palmę w łańcuchy rodzaju wszelkiego. A pod tą palmą kwiecistą stoi stajenka z twardej trzciny wykonana, w której maleńki Jezusek leży, a przy nim matka zatroskana. Teraz już wiecie, moi mili, dlaczego my tyle tańczymy. Chcemy rozweselić świętą rodzinę. Na to bardzo liczymy. Zatańczcie więc taniec na chwałę Jezusa Małego. Niech i ja choć trochę poczuję radość święta tego. A my się dołączmy do tego tańca radości. Niech wszyscy w sercach poczują ten okruch miłości. Tradycji dawania prezentów wcale nie znamy i w Afryce świętego Mikołaja nie posiadamy. Lecz przyjmijcie od nas ten prezent, symbol dobroci i ciepła, maleńką szopkę. Złóżcie ją pod choinką, niechaj wam święta ozłoci i przyniesie ciepło. Wtedy w białej krainie waszej zagości mała cząsteczka kochanej Afryki naszej. Jestem wzruszona waszą dobrocią i miłością do ludzi. Ilekroć spojrzę na tę szopkę, ona radość w moim sercu obudzi. Ruszajmy więc, królowo, bo Wigilia już za pasem. W zamku śnieżynki za nami tęsknią. Oj, krucho z naszym czasem! Bałwanek z królową śniegu w dalszą podróż się wybrali, a Zola i Simba dalej swoje święta przygotowywali. I znowu bałwanek swoją magię zrobił, a prezent z Afryki i w śnieżną krainę zdobił. I w jedną sekundę szybko dotarli do miejsca odległego, Ameryką Północną, przez Indian nazwanego.
Dookoła ogniska siedzą w pióropusze przystrojeni biały kieł i zwinna łania z przygotowań do świąt zadowoleni. Już zaprosili gości przed swój wigwam ze skór zwierząt zrobiony, w ten świąteczny czas łańcuchami z koralików przystrojony. Ola, witajcie przyjaciele z daleka. Piękna opowieść już na was czeka. O tym, jak my, Indianie, obchodzimy święta. Bo o nich tak chętnie każdy z nas pamięta. Choć nie mamy choinki i Mikołaja Świętego, to wcale nie marnujemy tego czasu wyjątkowego. My, Indianki, od tygodnia koraliki nawlekamy. I na ten jeden wyjątkowy dzień z niecierpliwością czekamy. Robimy z nich łańcuchy w kolorach tęczowych, by nasze wigwamy wyglądały jak ze świąt bajkowych. A my, wojownicy z plemienia Siuksów rodem, polujemy na zwierzynę, nim powieje chłodem, by zapewnić w święta jedzenie naszym rodzinom i ciepłe ubrania ze skór naszym dziecinom. A czy śpiewacie w tę noc wigilijną kolędy wszelakie, przygrywając na instrumentach, które przed sobą macie? Te nasze instrumenty, grzechotki i fletnie, one nam czas umilają w każde wieczory letnie. A przy ich pomocy przed świętami pastorałki układamy i bardzo dużo ich swojej tradycji posiadamy. My bardzo chętnie waszej kolędy posłuchamy. I może też nam się uda i kilka dźwięków na fletniach zagramy? Bardzo mi jest miło tutaj z wami siedzieć, ale muszę wam teraz coś powiedzieć. My, indiańskie serce, wie, po co tutaj przybyliście. Mam nadzieję, że naszymi opowieściami i muzyką to zdobyliście. By dopełnić cel waszej wizyty w naszym indiańskim plemieniu, daję tobie, królowo, łańcuch o magicznym znaczeniu. Bo każdy z koralików, z których jest on zrobiony, sprawi, że będzie pięknie i uroczyście ozdobiony twój zimowy zamek i choinka zaklęta. Byś była, królowo śniegu, już zawsze uśmiechnięta. Teraz wiem na pewno, że me serce jest ogrzane przez wasze kolędy tak pięknie wyśpiewane. Myślę, że to już koniec naszej wędrówki po świecie. Dobrze mówię, bałwanku? Czy już jesteśmy na mecie? Nie, nie. Twoje serce nie jest jeszcze do końca ogrzane. Ale nim tak się moja pani stanie, odwiedzimy jeszcze jedną krainę, która też jest magiczna. I powiem wam, dzieci kochane, że jest wam dobrze znana, bo w niej żyjecie. Polska się nazywa ta kraina kochana. Polska. I nim znowu kilka sekund minęło ukradkiem, znaleźli się, i to wcale nie żadnym przypadkiem, w prawdziwym polskim domu, na dzień przed świętami. A tam zobaczcie, Adam stół zdobi pięknymi zielonymi świerkami, Ewa talerz pusty kładzie dla gościa niespodziewanego i suche sianko pod obrusem dla Jezuska maleńkiego, który w Betlejem, przy blasku gwiazdy pod osłoną nocy, narodził się w stajence bez bogactwa mocy. Święta.
was, goście mili. Cieszę się, żeście próg mojego domu dzisiaj przekroczyli. Ja również was witam i z góry serdecznie przepraszam, że zakłócam wam ten wieczór i bez zapowiedzi się wpraszam, ale w podróży wielkiej jestem i świąt poznaję zwyczaje z świata całego, aby w moim zimnym królestwie nie było już tylko koloru białego. To ja białą panią do was sprowadziłem, by dopełnić misję do końca całego. Adamie i Ewo, powiedzcie, co w waszych świętach jest takiego niezwykłego? Moja królowo, święta w Polsce to czas zaczarowany, bo my w swoich sercach piękną tradycję mamy. Najważniejsze są życzenia wigilijne od najbliższych nam dane, które w te święta są specjalnie dla nas serdecznie składane. Jak to cudownie, królowo! Zasiądźmy za stołem, by ta radość i magiczność zatoczyła się kołem, by była dopełnieniem tego, czego chcesz, królowo. I by nasza świąteczna choinka zalśniła kolorowo. Tak, zapraszam do stołu serdecznie moich gości. Niech radosny nastrój w waszych sercach zagości. Czas teraz wspomnieć o 12 potrawach, bo to dla Polaków bardzo ważna sprawa. Powinno się ich tyle znaleźć w każdym polskim domu, by przez rok cały chleba nie zabrakło nigdy i nikomu. No i tak zasiedli przy wigilijnym stole, suto zastawionym, z siankiem pod białym opłatkiem na stole postawionym. Adam z Ewą, królowej i bałwankowi, z zapałem opowiadali, że święta bardzo kochają u nas i duzi, i mali, że choinka jest pięknie ubrana w każdym polskim domu, że w Wigilię nie dzieje się krzywda nigdy i nikomu. I że Mikołaj pod choinką ukradkiem dla dzieci kładzie prezenty. Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie w ten wieczór święty. Wiecie, najpiękniejsze są u nas kolędy, kiedy śpiewa je cała rodzina. Cieszą się wtedy wszyscy, bo narodziła się święta dziecina. Kolędy to piękne pieśni. Bardzo stare i wyjątkowe sprawiają, że święta w Polsce są bardziej kolorowe. I ty, królowo, i ty, bałwanku, moi drodzy mili, razem zaśpiewajmy kolędę w tej to właśnie chwili. I wy, dzieci, też zaśpiewajcie razem z nami. Niech wypełni się sala świątecznymi dźwiękami. Wszędzie tam, gdzie królowo w magiczny czas bywałaś, niezwykłe prezenty od gospodarzy dostawałaś. My również, biała pani, ci dzisiaj darujemy tą pieśń, którą naprawdę bardzo miłujemy.
polską kolędę w szklaną, śnieżną kulę zaklętą. I choć to jest rzeczą bardzo niepojętą, twoje serce już chłodu nie odczuje żadnego. Ale, czekamy na jeszcze jednego gościa niespodziewanego. Jeszcze jednego? Jeszcze. Kto to? Ho, ho, ho! Witam wszystkich dostojnych gości. Zechciejcie przyjąć ode mnie worek prezentów i rozmaitości. Wszak jest taka polska tradycja, że w noc Bożego Narodzenia przychodzę do was wszystkich spełniać najskrytsze marzenia. Witamy, witamy Mikołaja Szanownego, przez wszystkie dzieci i dorosłych bardzo wyczekiwanego. Tak, tak, moi drodzy, bardzo mi miło, że na mnie czekacie. Wszak zawsze dużo listów i próśb do mnie macie. Wszystkie bardzo dokładnie sprawdzam z mymi pomocnikami, bardzo pracowitymi i sprytnymi elfami. To w Polsce właśnie od ciebie dzieci dostają prezenty? Dlaczego? Skąd pochodzisz? Czemu jesteś święty? Moja historia zaczyna się setki lat temu. Byłem kiedyś bardzo bogaty. Majątek dostałem od taty. Ponieważ biednym pomagać chciałem, wnet wszystko potrzebującym rozdałem. Zamieszkałem w Laponii i co rok podczas wigilijnej nocy przychodzę do was wszystkich rozdawać prezenty dzięki cudownej mocy. A powiedz jeszcze królowej do tego wszystkiego, dlaczego twoje ubrania są koloru czerwonego? Byłem kiedyś biskupem. Czerwone szaty miałem, za swe dobre serce na wieki je dostałem. Czerwień to symbol miłości. A ja kocham was wszystkie dzieci. Dostaniecie prezenty, gdy pierwsza gwiazdka na niebie zaświeci. Królowa z bałwankiem pożegnali się serdecznie i znowu zniknęli w sposób magiczny, bajeczny. I już czarami ciepło otuleni mkną do zamku swojego z wielką ciekawością, czy znajdą tam coś zmienionego, czy podarunki, które z różnych stron dostali magiczne, zachowają swoje kolory i święta u królowej będą teraz śliczne. A w zimowej krainie, o, zobaczcie, drogie dzieci, zniknęły z choinki te barwy zimne i srogie i już kolorami błyszczy ona wśród delikatnych płatków śniegu białego. Śnieżynki są zachwycone tym, co się stało pięknego. Lecz nagle usłyszały jakiś dźwięk dzwoneczków dobrze im znanych. Och, witamy was, królowo, i mój bałwanku kochany. Zobaczcie, zobaczcie, jak jest u nas świątecznie. Kolorowo, magicznie i tak bardzo bajecznie. Ach, bałwanku mój drogi, to wszystko dzięki twojej pomocy. Zabrałeś mnie w podróż o niezwykłej, tajemniczej mocy. Ta wyprawa lód w moim sercu skruszyła, bo każda odwiedzana przez nas kraina mnie bardzo wzruszyła. Do usług, królowo. Nasz zamek jest zupełnie odmieniony. Ale by czas ten był spełniony, przygotowałem dla was jeszcze jedną niespodziankę. Wszystkich odwiedzanych gości tutaj zawołałem. Tak bałwanek dzięki radom wróżki to sprawił, jak czasami u niej na herbatce bawił, że goście z wielkiego świata już przybywają, uśmiech i szczęście na swych twarzach mają. Witajcie, kochani Rosjanie, Wero i Wasylu. Nigdzie w całym świecie, co w Rosji, nie ma bombek tylu. A pamiętacie, dzieci, kto u nas w Rosji przynosi prezenty? Ja! Ta
to dziadek Mróz, ten nasz staruszek zmarznięty. A wiecie, co darowaliśmy królowej, by jej lód w sercu rozgrzać? Bombki! Bardzo dobrze! Witajcie, Saimo i Timo, z domku chińskiego. Całego pięknymi lampionami rozświetlonego. W Chinach ludzie mają smakołyki swoje. Jakie? Powiedzcie ku radości mojej. Jakie słodycze? Tak, ciasteczka ryżowe. I ozdabiają chińskie domki światełkami. Jak jeszcze inaczej dzieci je nazywamy? Brawo! Witajcie, Zolu i Simbo z gorącej Afryki, gdzie waszą tradycją jest świąteczny taniec dziki. My darowaliśmy królowej domek Dzieciątka Świętego. Jak inaczej dzieci przez was nazywanego? Maleńką szopkę darowaliśmy. A co robiliśmy, by pomóc królowej i małej dziecinie, by ogrzać ich serca i dać ciepła odrobinę? O, najgłośniej słyszę Małgosię. Brawo, Małgosiu, dobra odpowiedź, reszta dzieci też dobrze. Hola hu, to w waszym języku powitanie. Witajcie, kochani, rozśpiewani Indianie. Ja, Biały Kieł, dzieci was pytam. Jak nazywają się instrumenty, na których kolędy grywam? Brawo i... Brawo! Ja, Zwinna Łania, mam do was pytanie. Co robię, gdy czas świąteczny nastanie, z koralików? Ewo i Adamie, witajcie Polacy. Miło mi was widzieć. Jesteście odświętni tacy. Co daliśmy królowej, by święta także u niej nastały? Kolędę w śnieżną kulę zaklętą. Jak nazywają się pieśni, które w Wigilię będziecie śpiewały? Ile potraw musi być na wigilijnym stole ustrojonym? 12! Ja, Mikołaj, pytanie do was mam. Jakiego koloru jest mój strój? Zielony? A wiecie dlaczego? Bo ja kocham was wszystkie dzieci najbardziej na świecie. A gdzie też, się nasza... Niegrzecznych też. A gdzie się nasza królowa podziała? Jestem, jestem. Swoją choinką się zachwycałam. Na piękną moją krainę napatrzeć się musiałam. No i cóż, święta są już blisko, więc pomału się do nich szykujcie. I na przyjście świętego Mikołaja kolorowo choinkę przystrójcie. Mam nadzieję, że wam się dzisiejszy spektakl podobał.
i wasze serduszka także ciepłem rozgrzał, że dowiedzieliście się, że święta obchodzone są na całym świecie, że obecne są wszędzie. A to już na pewno wiecie. Także no cóż, muszę wam powiedzieć, do widzenia. Ale nie martwcie się, wkrótce znowu się spotkamy i wspólnie nową bajkę będziemy przeżywały. Dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas, gdy śpimy? Czy to już musi tak pozostać? Czy to jest w księgach zapisane? Ja od prezentu bym wolała spotkanie z Panem. I wiem od dzieci, że z radością chciały słuchać Pana głosu. Noc ogrzejemy Panu uszy piosenką gorącą jak rosu. Hu ha, nasza zima zła, ale zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem. Hu ha, nasza zima zła, ale zima z Mikołajem jest pachnącym ciepłym majem. Zawsze bądź wśród nas, Mikołaj. To, że bajka się podobała, to już słyszałam, ale chciałabym, żebyście poznali aktorów dzisiejszego przedstawienia. A są to aktorzy niezwykli, ponieważ są to rodzice dzieci, które uczęszczają do publicznego przedszkola numer 2 Tęczowa Kraina. Pozwólcie, że przedstawię ich. Narrator Agnieszka Kamela. Mikołaj Piotr Kamela. Rodzice Luizy, Królowa Śniegu, Anna Kozłowska, Wasyl Kamil Kozłowski, rodzice Leny i Julii. Zapraszamy dzieci na scenę do nas, do swoich rodziców. Śnieżynka Sylwia Nowak, mama Zuzanny. Druga Śnieżynka, Agnieszka Kucza. Zapraszamy Jędrzeja. Bałwanek Katarzyna Jarosz, mama Marysi. Wiera Sylwia Błaszczyk, mama Huberta i Szymona. Timo Michał Posadzki, tata Bartosza i Zuzanki. Sajma Iga Carewicz, mama Oliwii i Nikoli. Zola Monika Małycha, mama Jakuba. Simba Jacek Lipski, tata Małgosi. Biały Kieł Tomasz Możdżyński, tata Juliana. Zwinna Łania Paulina Bruzi, mama Tymoteusza i Jeremiasza. Ewa Magdalena Kobryńska, mama Tomasza. Adam Ireneusz Kolanek, tata Rozali i Melanii. Słuchajcie, wielkie brawa. To oni sprawili, że święta w naszych sercach są coraz bliżej. Dziękujemy wam bardzo. Autorkami scenariusza są Ewa Pieśkiewicz, Monika Kacprzak i Alicja Flis. Bez nich nie byłoby nas tu dzisiaj. Zapraszamy.